Kilka dni temu informowaliśmy o dramatycznym apelu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Praca oddziałów była zagrożona przez wyczerpujące się zapasy jednorazowych produktów ochronnych, takich jak maski, fartuchy i okulary. Na apel zdecydowała się odpowiedzieć radomianka Agata Nowicka. Jestem kosmetologiem z wykształcenia, w związku z tym każdy z nas posiada jakieś zapasy, zarówno odzieży ochronnej, jak i rękawic czy masek. W związku z tym wystąpiliśmy z prośbą o dołączenie do nas, o sprawdzenie swoich magazynów, sprawdzenie swoich nadwyżek i podzielenie się ze szpitalem, tak? Bo tak naprawdę szpital potrzebuje, lekarze potrzebują w tej chwili tego bardziej niż my. No nie chcemy, nie chcemy mieć po prostu drugich Włoch w Polsce. Pani Agata zainicjowała społeczną akcję, w której zachęca innych przedstawicieli branży kosmetycznej do przekazania przydatnych produktów ochronnych na rzecz polskich szpitali. Jeżeli nam się wyłoży służba zdrowia, leżymy wszyscy. W związku z tym apeluję z tego miejsca do każdego. Sprawdźcie swoje magazyny, koleżanki, fryzjerzy, kosmetyczki, kosmetolodzy. Może macie coś w nadmiarze, czy możecie się po prostu podzielić z osobami, które teraz tego bardziej potrzebują niż my. Dary, które docierają do szpitala różnymi kanałami, już pozwoliły zabezpieczyć jego działanie na następne 2 tygodnie. Tydzień temu płakałem właściwie na konferencji, że brakuje nam prawie wszystkiego, jeżeli chodzi o jednorazówkę. Odzew był bardzo duży, pojawiło się bardzo wielu ludzi dobrej woli i tego sprzętu zaczęło przybywać i już teraz myślę, że około 2 tygodni spokojnie mamy zapasu i możemy ze spokojem pracować. Przez braki w wyposażeniu szpital został zmuszony do zawieszenia planowych zabiegów. Jak się okazuje, społeczna akcja oraz pomoc Urzędu Marszałkowskiego może poprawić sytuację na tyle, że planowane zabiegi znów będą wykonywane. Mam nadzieję, że te dostawy będą realizowane zgodnie z terminami. Przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego, bo Urząd Marszałkowski również robi centralne zakupy dla nas, myślę, że jeżeli nie będzie jakichś zawirowań związanych z chorymi na koronawirus, myślę, że ruszymy niebawem z planowymi zabiegami. Jak podkreśla Łukasz Skrzeczyński, działalność szpitala to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim obsługująca go kadra. Chciałbym z tego miejsca zaapelować o jakby solidaryzowanie się z tym trudem, który teraz czeka lekarzy, kadrę medyczną, pielęgniarki i cały personel okołomedyczny, by być w tych najbliższych dniach, bo one będą na pewno bardzo trudne, razem z nimi i wyrażać jakby wsparcie poprzez fanpage, który założyliśmy na rzecz całej społeczności medycznej w całym Radomiu. To jest Radomianie dla Medycznych. Odnośnik do fanpage'a znajdą Państwo w naszych social mediach. Zbiórka sprzętu medycznego trwa. W 3 dni inicjatywa pani Agaty zasiliła szpital w rękawiczki, płyn dezynfekujący oraz ponad 400 sztuk masek.